Siemanko moi drodzy, z tej strony Carlos. Witam Was dzisiaj z mojego polowego warsztatu. Będę dzisiaj pokazywał taką małą modyfikację, jaką będę przeprowadzał w picie. Otóż ta modyfikacja polega na tym, że owiniemy bandażem termicznym lub bandażem bazaltowym, jak zwał, tak zwał. Tutaj cały ten wydeszek od góry do dołu. I po co, Carlos, to robisz, byście zapytali? Ano, robię to po to, ponieważ mam zamiar założyć tutaj skarpetę na amortyzator ochroniącą przed kurzem i błotem i wodą i tak dalej. Ale niestety jest taki myk, że ta skarpeta się styka, bo już to wyczytałem, skarpeta styka się z rurą wydechową, no i przez to się przepala. Także jej żywotność jest zbyt krótka. Także wymyśliłem, że owinę ten wydeszek elegancko, moi drodzy, tym oto bandażem bazaltowym. Jak to zrobimy? Jak mówiłem wcześniej, spróbuję odkręcić ten wydeszek. No tutaj jest to, zdejmiemy tą osłonę, ten plasticzek. Odkręcę tą osłonę tutaj, osłonę przed poparzeniem. No i będziemy nawijać bandaż. Bandaż będziemy nawijać, gdy on będzie wilgotny, żeby lepiej się układał. I ściśniemy go, zabezpieczymy go tymi takimi właśnie opaskami ball-lock, czy jak to się tam nazywa. Dobra byłaby też zwykła opaska zaciskowa, taka, wiecie, na kluczyk, może by nawet była lepsza niż taka, bo to działa coś na zasadzie trytytki. Jak to się będzie spisywało, to nie wiem. Koszt takiego bandażu, moi drodzy, to jest, dałem 40 zł w sumie, bo jeszcze dokupiłem tych opasek, żeby mieć przesyłkę niby za darmo, nie? Ze smartem, ale tak to chyba 35 zł kosztuje, czy coś takiego, za 5 metrów, no myślę, że 5 metrów nam wystarczy nam do owinięcia tego tumika, tego kolektora całego. I co? I chodzą jakieś tam pogłoski, że przez to, że jeżeli owiniemy ten kolektor, to spaliny będą gorętsze, będzie się lepiej wszystko wypalało i szybciej wydostawało się z tumika, przez co silnik będzie żwawszy. Oczywiście myślę, że to są wszystko mity. W samochodach jakichś tam sportowych z turbo się owija tymi bandażami też kolektory, po to, żeby po prostu z tych kolektorów nie buchało do komory silnika gorąc, powietrze gorące, żeby się po prostu za bardzo tam w środku nie rozgrzewało. A tutaj w picie, no to główna funkcja, jaką będzie pełnił ten bandaż, to jest właśnie ochrona tej skarpety, którą założę w przyszłości. No i plus ewentualnie ochrona nogi, jakbym na przykład się gdzieś wyłożył i to by się przyłożyło mi do nogi, to nie usmaży mi łydki, tylko mam nadzieję, że to mnie ochroni. Także no cóż, przystępujemy do rozbierania tego wszystkiego. Na pierwszy ogień zobaczymy, jak ta osłona zejdzie. O, śrubeczka poszła elegancko. Tam będzie pewnie taki miejsce na tą śrubkę. Nie wiem, czy nie będę tego zaszlifowywał raczej, bo i po co ingerować. Nawiniemy na to bandaż i będzie gitara. Tak, to są śruby. Kolejną czynnością to spróbujemy poluzować. Czy mi tu grzechotka chyba nie wejdzie? Spróbujemy poluzować te śruby. Idzie elegancko. A śrubeczki poluzowane od wydeszku. Teraz tylko te plasticzki, myk. Trzyma się na jednej śrubce i na takiej gumce eleganckiej. O, i tym prostym sposobem mamy rurę uwolnioną. Carlos, odpal go. Nie będę hałasował.
Moi drodzy, bandaż namoczyłem. Teraz, kurde, jak wam nagrać, żebyście to widzieli wszystko, jak ja to zakładam. Zacznę tu chyba od tej strony. Znaczy od tej strony, ale w sensie, że od tego spawu mniej więcej zacznę dopiero nawijanie. Żeby mieć po prostu później dostęp do tych śrubek, nie? No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu bandaż sobie namoczyłem. Chwilę tylko, żeby po prostu nabrał trochę wody. Podsączymy nadmiar. Oczywiście zalecam robić to. Zaleca się to robić w rękawiczkach, bo te on ma takie włoski, pyłki. I będzie pylił po prostu. I pylił, będą ręce później boleć, czy swędzić, czy cokolwiek. Jest trochę pierdzielenia z tym, ale damy radę. Najważniejsze jest dobrze zacząć. W miarę ciasno. Nie wiem, moi drodzy, co wy tam widzieliście, jak to nawijałem, bo nie wiem, jak to się nagrało, szczerze mówiąc, tak to wyszło całkiem nieźle. Tu jest trochę lipa, bo tu była końcówka, ale to nie szkodzi, nie będzie widać, mam nadzieję, że to się nie odplącze. Powiem wam, że te opaski są do dupy. Nie kupujcie ich, nie używajcie ich, najlepiej użyć jest takiej obejmy, ale kurde, ja nie mam, niestety tylko takie mi duże zostały. No bo to będzie chyba średnio trzymało, muszę kupić takie obejmy i dołożyć. Ale tak, to zobaczcie, nawet nieźle mi to wyszło jak na Janusza mechaniki. Tu jest trochę lipa, mogłaby być większa zakładka, ale na kolanku no to nie ogarnąłem za bardzo. Zobaczymy, jak to będzie. Czy silnik będzie mocniejszy. Zaraz to zakładam i zobaczymy, jak to się prezentuje. Także elo. I co, moi drodzy, reasumując, udało się to założyć. Lipa są tylko te obejmy typu trytytka, blok in czy blok coś tam się to nazywa. Tutaj dwie założyłem, trochę brzydko otworzyło, ale tak nie będzie tego widać, mam nadzieję, że to się wszystko nie odwinie. No i co, ja jak mówiłem, zobaczymy, czy mityczna wiedza z internetu doda mocy temu silnikowi. Nie, no tak naprawdę to założyłem to tylko po to, żeby po prostu przyszła skarpeta się nie przypaliła, ale nawet się nieźle to prezentuje, sami przyznacie, że całkiem w porządku. Kolor mógł być inny, różne są kolory do wyboru. Może czerwony by też fajnie się tu prezentował, czarny też spoko i ten też jest fajny, taki oliwkowy. Także wyższa temperatura spalin, chłodniejszy olej w silniku, przez co szybsze odprowadzanie spalin, więcej mocy, to jest życie. Dajcie znać, co o tym sądzicie, czy wam się to podoba. Jeszcze tutaj za chwilę odpalimy, zobaczymy, moi drodzy, jak to będzie się dymiło. Moi drodzy, wygląda. Teraz wiecie co, wpadłem na taki pomysł, może nie za dobry, ale jakbym tą słonę z powrotem tu założył. Co wy na to? Kurde. Dajcie znać w komentarzach, czy to dobry pomysł.
Może i nie kupi. Ten bandaż się całkiem nagrzewa i tak. No dobra, moi drodzy, taki typ odcinka. Dajcie znać, co sądzicie o takich bandażach. Czy to ma jakiś sens, jeżeli chodzi o zwiększenie mocy, czy szybsze chłodzenie silnika. Czy to tylko takie można sobie założyć jako ochronę, ewentualnie, tak jak tutaj skarpety, ewentualnie efekt wizualny. Dobrze, dziękuję za uwagę. Zostawcie jakiś ślad po sobie i trzymajcie się, lóweczka, do następnego.